Krystyna Siwińska i kolejny program z cyklu Gorzowski Bohater. A dzisiaj chcemy Państwa zaprosić na nietypowego bohatera, bo wspominkowego. Mamy czas po święcie wszystkich zmarłych, wszystkich świętych. Wspominamy tych, którzy odeszli i my też chcemy wspomnieć tych naszych gorzowskich bohaterów, których już nie ma między nami, a którzy odcisnęli też piętno na Gorzowie, na naszym mieście, na naszych mieszkańcach. Zapraszam serdecznie. Pani profesor, czy matematyka jest w życiu potrzebna? Matematyka jest przede wszystkim potrzebna, żeby ustalić jakiś logiczny sens istnienia. Ona nie jest potrzebna jako wiedza taka algorytmiczna, tylko jako ustawienie rozumowania. I dlatego potrzebna jest w każdej dziedzinie. Czyli także dobrze, w naukach humanistycznych. Tak. Że matura z matematyki wróciła. To jest bardzo, bardzo dobrze. I szkoda, że jej nie było tyle lat. I dlatego teraz tak był przełom. I tak słabo wypadła. Ale myślę, że w następnych latach to już wszystko będzie dobrze. Ja śmiem powiedzieć, że matematyka jest nauką humanistyczną, bo ona to przybliża nam człowieka. Definicja. Zresztą ksiądz Michał Heller na ten temat mówi jeszcze głębiej, że Pan Bóg jest matematyką, ale matematyka nie jest Bogiem. No, to się tak bardzo często zdarza, że wielu naukowców, którzy prowadzą różne badania, często podważają istnienie Boga. Natomiast po takich swoich przeżyciach, po takich głębokich badaniach bardzo często wracają i zdarzają się takie przypadki. I odnajdują. Tak. Obojętnie jak będziemy nazywali tę istotę wyższą, to zawsze właśnie jest szukanie takiego głębszego sensu. Pani profesor, działalność opozycyjna w takim naszym świecie wśród nauczycieli, ale nie tylko, to wcale nie łatwe zadanie. Jak się ma rodzinę, jak się ma dzieci, to się zdarzają różne zdarzenia. Jak to wtedy można pogodzić właśnie? Chęć działania z taką troską o najbliższych, ochroną ich? Po prostu było to tak, że sprzeciw wobec rzeczywistości powojennej był we mnie od razu, dlatego że po prostu jakoś bardzo mi trudno było przyjąć takie spojrzenie na rzeczywistość, które odrzuca prawdę, a stara się wszędzie wkładać fikcję. I to było dla mnie jakimś takim wielkim sygnałem, że coś jest nie w porządku, jeżeli wszędzie tylko jest fikcyjna historia, fikcyjne sprawozdania. W ogóle w życiu zapanowała fikcja. I dlatego starałam się, nie tylko sama, ale za przyczyną różnych starszych osób, wtedy jak byłam młoda, odnajdywać autentyczność. Że życie ma być autentyczne, prawdziwe, a nie fikcyjne. To i chyba to nie był było tak proste. Jakby pierwszy etap mojego sprzeciwu, że jak poszłam właśnie uczyć w szkole, to od razu sobie postanowiłam, w szkole ma być prawda, w szkole ma być życie autentyczne. Jak nie lubisz matematyki, to powiedz, że nie lubisz matematyki. Ale chociaż trochę ją poznaj. Ale po prostu wtedy ja będę wiedziała, jak do ciebie podejść. Czy na lekcjach matematyki przemycała Pani też taką prawdę historyczną, taką to, co się rzeczywiście działo? No, to różnie bywało. W różnych sytuacjach różnie. Tak. Przede wszystkim przez pewien czas byłam bezrobotna. Od 55 do 57 roku nie mogłam znaleźć pracy. Przez tę działalność opozycyjną, tak? No może nie przez tyle, przez działalność, ale przez jakiś splot okoliczności. Nikt mi tego nie powiedział, dlaczego. Pani profesor, ta działalność opozycyjna skończyła się internowaniem. Może nie tyle skończyła się, ale to było coś, co było mocnym przeżyciem. I jak to jest?
Tak, stracić nagle wolność, bo tak naprawdę pod rządami PRL-u wszyscy byliśmy w pewien sposób zniewoleni, ale tu takie było już rzeczywiste utrata wolności. Ale zanim powiem o internowaniu, to może powiem o tym krótkim święcie Solidarności, te 16 miesięcy Solidarności. To było bardzo wielkie przeżycie. Przede wszystkim ja byłam włączona rzeczywiście w zakładania komitetów założycielskich w poszczególnych szkołach, w różnych szkołach, ale jakoś coś, co najbardziej mnie pociągnęło wtedy w działalności, to była sprawy praw człowieka. Prawa człowieka, a więc Komisja Praworządności. I tam raczej po prostu większe było moje zaangażowanie. Mianowicie to była tak zwana Komisja Interwencji i Praworządności. I przy niej utworzyliśmy grupę osób, bo zawsze musi być grupa osób. Człowiek pojedynczy mało zrobi, ale właśnie przez to wsparcie, przez łączenie się, to otrzymujemy jakieś dodatkowe siły. I Komitet Obrony Więzionych za Przekonania. To było właśnie to, co najbardziej się nie podobało władzom. W ramach tego także weszłam w taką organizację Patronat, która była tylko na terenie Warszawy. I tam dojeżdżałam i tam poznałam wtedy już takich wspaniałych ludzi, jak ksiądz Jan Zieja. Potem Jacek Taylor, Zofia Romaszewska i wiele innych osób, z którymi potem bliżej zetknęłam się, ale wtedy przynajmniej ich poznałam. I należałam do tego patronatu, czyli to był taki po prostu takie stowarzyszenie, które miało pomagać także więźniom kryminalnym i ich rodzinom, że nie zostawiamy części społeczeństwa samym sobie, tylko staramy się też im pomóc. Takie początki resocjalizacji. Tak, ale właśnie tego nie było w zakładach karnych w tym czasie. To znaczy może było, ale nie na taką skalę, że wystarczającą. I dlatego ten patronat właśnie objął swoimi staraniami także więźniów kryminalnych i udało mi się nawiązać z naczelnikiem zakładu karnego w Wawrowie kontakt i zgodził się na to, żebym przyszła do więzienia w Wawrowie, do tego zakładu karnego właśnie i jakoś zobaczyła, jak to wszystko wygląda. Wyglądało? Wyglądało. No, zakład karny w Wawrowie jest zakładem lekkim. Tam są takie nie bardzo, nie jest to ciężkie więzienie, no ale poznałam przynajmniej klimat, poznałam samego naczelnika, pracowników. I współpraca w jakiś sposób funkcjonowała? Była w jakiś sposób współpraca. To udało się nawiązać w 1981 roku. No, przyszedł stan wojenny. Tak. No właśnie, przyszedł stan wojenny i? No i zostałam. Wyszłam z domu na chwilę i wróciłam po 6,5 miesiąca. Natomiast zanim powołanie, to była przygoda z teatrem. I to chyba była taka część życia, która, jak przeczytałam, teraz proszę od razu prostować, dała w tym zawodzie też spełnienie. Może tak, krótko, to jest prawda. Może krótko proszę opowiedzieć, tym bardziej, że to była przygoda z Gorzowskim Teatrem. To było spełnienie. Ja miałem szczęście w ogóle, tak szczerze mówiąc. Nie chciałbym, żeby ktoś z Państwa przypomniał pewne przysłowie o tym, kto ma szczęście, ale miałem szczęście, bo byłem w bardzo ciekawym teatrze. Wtedy był to uważany za jeden z ciekawszych teatrów w
Polsce. To był też czas Herberta. To był czas Snobyrskich, ale także wtedy i Herbert tutaj bywał i był nawet kierownikiem literackim. Ja aż nie do uwierzenia, że to był teatr w Gorzowie. Bo niektórym się wydaje, że co może być dobrego na prowincji. I to jest fakt, na prowincji nie może być nic dobrego, tylko co to jest prowincja. Właśnie, ja czytałam, że prowincja to jest stan duszy, stan umysłu. Prowincja tak, bo po czym można poznać prowincjusza? Po tym, że nie myśli o problemach, tylko myśli o układach. W związku z tym, ponieważ najbardziej myśli się o układach w Warszawie, to najgłębsza prowincja jest chyba w Warszawie. No i ciekawe, co warszawiacy na to powiedzieli. Ja im to powtarzam, słuchają tego bardzo niechętnie. Czyli ten teatr to było, bo wszystkich zachwyca głos księdza. I to jest takie też ważne, wydaje mi się, w tej posłudze kapłańskiej, bo można mówić o rzeczach wielkich, o rzeczach dobrych, ale czasami nie trafia to do słuchaczy, bo jest taki, a nie inny przekaz. Tak, chociaż wie pani, z tym głosem to też może być takie pewne niebezpieczeństwo, jak się człowiek za bardzo zachwyci, człowiek mówiący swoim głosem, to warto mu wtedy przypomnieć, że najpiękniejszy głos, a przynajmniej z natury najlepiej postawiony głos, to ma krowa, ale nic z tego nie wynika. Dlatego jednak mimo wszystko trzeba najpierw myśleć o tym, co się chce powiedzieć, a potem dopiero można dyskutować o tym, jak. Ale przede wszystkim chciałam teraz zapytać o ten przełom, który nastąpił w życiu księdza, kiedy aktor słyszy głos Boga. Jak się z tym, czy z tym się ksiądz zmagał? Czy tak od razu poszedł za głosem, za powołaniem? Jeżeli to słyszy głos Boga, to od razu mi się to kojarzy z pewną kwestią Hamleta, którą mówi do Ofelii: Ofelio, idź do klasztoru. Kiedyś słuchałem tego w wykonaniu Teatru Rosyjskiego. Dobrego teatru, jak usłyszałem, kiedy Hamlet mówi: Ofelia, idźcie w monastyr. No to o mało mnie bileterzy nie wyprowadzili, bo zacząłem się śmiać. U każdego człowieka, który jest przekonany, że Pan Bóg go do tego czy innego powołuje, ta droga powołania jest inna. I sposób powołania jest inny. To nie był żaden głos, żadne grzmoty, żadne jakieś cuda, po prostu nagle urodzone przekonanie, że Pan Bóg chce ode mnie, aby był księdzem. Ja byłem człowiekiem wierzącym Pana Boga i Panu Bogu, więc dla mnie to było zupełnie oczywiste, że Pan Bóg tego chce. Tylko problem polegał na tym, że ja tego nie chciałem, ponieważ ja miałem już swoją wizję życia i próbowałem przez pół roku chyba Panu Bogu wytłumaczyć, że się pomylił, no ale Pan Bóg jednak jest mądrzejszy od człowieka i nie dał się brać na moje plewy. Koniec końców znalazłem się w sytuacji, w której musiałbym powiedzieć albo tak, albo nie. Z nikim ksiądz nie rozmawiał? To była taka wewnętrzna... Ja musiałem to sam z Panem Bogiem się dogadać. To nie była decyzja, to nie mogła być decyzja kogoś z zewnątrz, kto byłby wszedł we mnie. No to wszystko się we mnie działo, więc to musiało być samodzielne. I ja sam podjąłem tę decyzję, no i tak i się stało. Już te 40 lat, tak, i 40 lat już jestem księdzem. I ku mojemu zaskoczeniu nigdy wtedy nie myślałem, że ja będę tak szczęśliwym człowiekiem. To chyba jestem jedyny ksiądz diecezji, który całe kapłaństwo przebywa w jednym mieście. Zresztą czasami to tak trochę epatuje ludzi, kiedy mówię, że ja w 60 roku przyjechałem do Gorzowa na jeden rok, podpisując umowę o pracę. No i to i tak wydłużył zostało. Mi się ten rok bardzo, bardzo. W każdym razie w związku z tym no, znam bardzo dużo ludzi, bardzo wielu moich uczniów, którzy się przyznają do mnie.
Niektórzy nazywają księdza szefem. Skąd taki pseudonim? A to nie z chęci szefowania, chociaż być może jest we mnie gdzieś jakiś taki autorytaryzm momentami, ale każdy duszpasterz akademicki w tamtych latach, w latach komunistycznych, wyjeżdżał z młodzieżą na obozy. Czy w góry, czy nad morze, latem, zimą, głównie z młodzieżą studencką. Obozy były zakazane. Ksiądz był przez to przestępcą. Jeżeli bezpieka złapała takiego duchownego z młodzieżą, no to wtedy groziła mu odpowiedzialność karna. Także w sezonach turystycznych byli nawet tropiciele z SB, którzy ganiali po górach, szukając takich grup, szukając księży, mieli za to dodatkowe nagrody. W związku z tym, żeby jakaś pobożna duszyczka gdzieś tam w grupie nie wysypała się publicznie gdzieś wśród ludzi projekt księdza dobrodzieja, no to młodzież wymyślała jakieś przezwiska dla księży. Na przykład nasz poprzedni ksiądz biskup ordynariusz miał przezwisko Harnaś. Ksiądz Nowaczyk, taki słynny duszpasterz z Zielonej Góry, miał przezwisko Sak od Sacerdos. Mnie nazwali szefem. I tak to była ich inicjatywa i tak to już zostało. Nigdy nie czułam się i nie czuję się bohaterem. Pani Stefania, to jest fałszywa skromność. Chyba troszeczkę zbyt wielkie słowa są. Nie, to nie jest ani z mojej strony kokieteria. Po prostu nie czułam się bohaterem. Robiłam to, co należało robić. To się tak wydawało, ale wiele osób też mogło robić podobne rzeczy, natomiast stało z boku i obserwowało. To nie żałują. Trudno było podejmować decyzję o tym, czy właśnie zaangażować się w taką działalność opozycyjną, społeczną. Przecież miała pani dzieci, rodzinę. Jak wtedy te decyzje przebiegały? Czy to było takie spontaniczne i oczywiste? To znaczy ja postępowałam w zgodzie z moimi dziećmi. To nie były już dzieci. Córa miała 20, a syn miał 21 lat. Także to były dojrzałe osoby. Przedyskutowaliśmy sprawę i wiedziały, że są narażone na rewizję, na przesłuchania, że ja mogę pójść do więzienia. Liczyłam się z tym. Tylko wydawało mi się to nierealne. No niby demokracja, a tutaj... Ale jednak tak się stało. Ale jednak tak się stało. I więzienie, internowanie. Tak, tak, tak. Było internowanie, było więzienie, 7 miesięcy w Krzywańcu. Ale, no wie pani, jak się, za przeproszeniem, knuje, konspiruje, to trzeba się liczyć z tym, że nie uważam to za słuszne, ale trzeba się liczyć z tym, że człowiek straci na jakiś czas wolność, pójdzie do więzienia. Ale to knucie przecież było w słusznej sprawie. Oczywiście, że tak. No taka była ta nasza władza i takie były czasy. To może, to proszę opowiedzieć, jak to tak było w Gorzowie, jak to się zaczęło tutaj u nas, bo o historii trzeba mówić, a przede wszystkim trzeba przekazywać ją ludziom młodym, żeby pamiętali, że to nie jest tak łatwo, że wszystko w tej chwili mamy dostępne, jest wolność słowa, wolność wyborów, że to tak nie było zawsze, to nie było nam dane, to było wywalczone. To znaczy akurat nawet moje dzieci, to znaczy moje dzieci tak, ale wnuki nie wypytywały mnie. Wnuczka pisała pracę na mój temat, bo wybrała sobie tytuł pracy w ogólniaku Człowiek, którego podziwiam. Namówił ją do tego jej nauczyciel. I przychodzili do mnie do domu i wywiady przeprowadzała ze mną. I miała takie wypieki na twarzy i mówi, babciu, ty nam nigdy o tym nie mówiłaś. Ja mówię, a czy żeście pytali? I to źle zrobiłam, bo trzeba o tym mówić. I to znaczy, były szkoły, które mnie zapraszały na spotkania z młodzieżą. I na jednym takim spotkaniu, moja wnuczka już, średnia wnuczka była wtedy w 8 klasie, jedna z uczennic, mówi, po co nam pani to mówi? Mnie to w ogóle nie interesuje. A mnie zaprosiła pani, która uczyła historii.
Ja mówię, ale ja ciebie rozumiem. Ja ciebie rozumiem. Była pani uczestniczką rozmów przy okrągłym stole. Byłam. Przy podstoliku ekologicznym ochrony środowiska. Proszę zdradzić trochę kuchni z tamtych czasów. Wie pani, przyznam się szczerze, że ja nie żyję tymi wspomnieniami. Ale różnie są oceniane w tej chwili obrady okrągłego stołu, że za nie było wyjścia. Nie było wyjścia. Może tak powiem. Nie było wyjścia. Mieliśmy spotkanie w hotelu, takie właściwie to tylko ci, którzy byli w tych władzach wtedy w Krajowej Komisji. I marszałek Stelmachowski mówi, że no, musimy dążyć do tego, żeby nie było rozlewu krwi. Bo chyba nie tego chcieliśmy. I to było jedyne wyjście, okrągły stół, żeby w jakiś sposób dogadać się. W końcu jesteśmy wszyscy Polakami. Ja i tak z niektórymi sprawami nie zgadzałam się, ale też tłumaczył mi i marszałek Wielowiejski i rozmawialiśmy dużo na ten temat. No nie było innego wyjścia. Musiało dojść do jakiegoś porozumienia. Może koszta były zbyt duże. Dlaczego tak trudno jest się według pani oceny w tej chwili dogadać politykom? Czy nie ma tego wspólnego celu? Czy może wtedy, kiedy trzeba walczyć, kiedy trzeba pokonywać różne przeciwności, to wtedy Polacy się potrafią zmobilizować? Tak, to prawda. Jak mają wroga, a w tej chwili no, z tym dogadywanie... Sami sobie tworzymy wrogów. Nawzajem. Tak jest. Niepotrzebnie. Ale proszę powiedzieć o emocjach, o tym, jak ten parlament, senat powstawał. Zupełnie nową rzecz tworzyliście. Muszę powiedzieć, że ja uważałam, naprawdę nie w tej chwili nie udaję. Byłam to przerażona z jednej strony, a z drugiej nie myślałam, że zasłużyłam na takie odznaczenie. Myśmy bardzo szanowali parlament i uważaliśmy, że no, my musimy być ponad wszystko. Jesteście wybrańcami. Jesteśmy wybrańcami. Ja pamiętam przysięgę. A teraz mi reszcze przechodzą. Także bardzo emocjonalnie podchodziliśmy. Zresztą marszałek Stelmachowski potrafił utrzymać odpowiednią formę parlamentu. Człowiek, który zasługuje na wielki szacunek. I ja jakoś tak ceniłam sobie, zresztą był w Gorzowie, zaprosiłam go. I on też, ja pytam się, dlaczego tam wyróżniał mnie czasami. On mówi, za pracowitość. Obiecałam sobie, że ponieważ znałam sytuację osób niepełnosprawnych, bo miałam bliźniaczkę, która no, w starszym wieku, ale bardzo była niepełnosprawna. I tak się stało, że więcej osób w rodzinie już w tym starszym wieku było niepełnosprawnych. Także obiecałam sobie, że przede wszystkim pomogę tym ludziom, którzy potrzebują tej specjalnej troski. I byłam współtwórcą tej ustawy o zatrudnianiu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Wszystkie zakłady pracy chronionej znałam w Gorzowie. Panie kapitanie, co było najpierw? Czy była praca w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej, czy zamiłowanie do wodniactwa? Czy ten zawód to był taki świadomy wybór, bo najpierw była miłość do żeglugi? No, u mnie to się zaczęło w wieku 15 lat, kiedy skończyłem szkołę podstawową i miałem wybierać zawód. Podobał mi się mundur marynarski i powiedziałem moim rodzicom, że pójdę do szkoły, gdzie dają mundur. No, ale wtedy to zacząłem szukać i była zasadnicza szkoła zawodowa rybołówstwa morskiego w Świnoujściu,
Ale jak mama to usłyszała, to powiedziała: nie, nie, bratku, ty musisz pójść do takiej szkoły, gdzie zdobędziesz maturę. No i szukałem, to znaczy jak skończyłem szkołę mając 14 lat i na ten osiągnęliśmy konsensus, że na rok pójdę do ogólniaka, no a potem się zobaczy. No i ten rok w tą ósmą klasę w ogólniaku skończyłem, ale w międzyczasie już znalazłem technikum żeglugi we Wrocławiu. No ale ponieważ tam nie uznawali tego ogólniaka, więc musiałem zdawać egzamin od nowa. Było 10 kandydatów na jedno miejsce, wyśrubowane badania lekarskie i tak dalej. No zdałem, zostałem przyjęty. No i tym sposobem do szkoły średniej chodziłem 6 lat. Czy nie kusiły pana szersze wody, czyli kontynuacja nauki i później pływanie na większych statkach? Ale już tutaj rozumiem, że odpowiedź prawie że padła, że było to z różnych względów niemożliwe. To znaczy wtedy akurat powiedziano mi, że nie dostanę papierów za granicę i nie pójdę na statek pływający za granicę, a wtedy akurat barki zaczęły na zachód pływać, na Ren, prawda, i tak dalej. No i pomyślałem sobie, że szkoda moich zdolności. Ja skończyłem technikum z trzecią lokatą na stu kilkudziesięciu absolwentów w tym 66 roku i uważałem, że szkoda moich zdolności, żebym ja się tam bujał bez sensu na Wiśle. I dlatego poszedłem do biura i rozpocząłem starania o przyjęcie na studia. A u nas był jeszcze ten problem, że myśmy byli szkołą resortową i musieliśmy podpisać zobowiązanie na 5 lat. Że odpracujecie. Od 5 lat odpracujemy w żegludze. No ale potem się okazało, że po roku czasu już tam wszyscy zapominają powoli o tym. Te zobowiązania gdzieś tam zostały w szkole, być może, nie wiem. W każdym razie po roku czasu rozpocząłem starania, zdawałem na studia, na prawo do Wrocławia. Zdałem, ale nie zostałem przyjęty, potem odwołanie, potem na zaoczne, prawda, to z kolei poza trybem było tym przyjętym. Wówczas dyrektor się nie chciał zgodzić, a więc potem już zgodził się w końcu, ale jak się przeniosę do Torunia, więc pojechałem do jego magnificencji rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika do Torunia. On z kolei powiedział, że nie jestem studentem, więc po pierwszym semestrze, prawda, i tak dalej, ale w końcu wmieszała się armia w to wszystko i po pierwszych zajęciach we Wrocławiu w październiku poszedłem do wojska na 2 lata. Polityka upomniała się później. Najpierw upomniała się milicja, prawda, która tydzień po moim przyjeździe tutaj raptem zajechał radiowóz pod nadzór wodny na Zieloną. Wysiada jakiś tam porucznik czy kapitan milicji, wtedy jeszcze z kimś. I mówią, ten pracownik mój przychodzi, mówi: szefie, do pana. Myślę sobie, co ja znowu naskrobałem, prawda, czy przeskrobałem. Rachunek szybki sumienia. Szybki rachunek sumienia, jak zwykle. No i potem oni mówią: słyszeliśmy, że pan tutaj przyjechał, prawda, do Gorzowa. Ja mówię: skąd byście? Dopiero tydzień jestem tutaj. Że pana my wszystko wiemy, nie? No ale mieli propozycję, żeby przeszkolić im tych ich wodniaków, te służby wodne milicji, dlatego że już słyszeli o tym, że ja gdzieś tam uczyłem w szkole, prawda, i tak dalej. Także że szkoliłem, zresztą myśmy wtedy w Inspektoracie Żeglugi szkolili też nas termotorzystów. Cały Konin, prawda, był przez nas wyszkolony i tam i Bydgoszcz, i okolice. Także te główne ośrodki wodne tutaj w środkowej Polsce, to tam byliśmy znani wszyscy. Nie tylko ja, ale moi koledzy też z inspektoratu. No i tutaj przeszkoliłem tych milicjantów, prawda, no a potem się okazało, że tam jakieś jeszcze komplikacje, to dzielnicowy przyszedł. Proszę pana, ja myślałem, że pan jest porządny człowiek, a pan za panem coś się ciągnie tam gdzieś. I proszę sobie wyobrazić, po wielu latach... Nie wydawanych przez pana? Nie, to nie o to chodziło właściwie, to ja nawet nie wiedziałem, o co chodzi. Gdzieś tam, prawda, jakąś sprawę wymyślili, że jakieś przestępstwo skarbowe, sprzedaż mieszkania, niezgłoszenie i tak dalej. No ja przecież nie byłem taki głupi, żebym ja uciekał od takich spraw. Przekonałem się, że nie można było mieć dwóch mieszkań, wobec tego to jedno sprzedałem, a w drugim byłem i tutaj nie było żadnej ustawy karno-skarbowej w tym momencie. Natomiast długo potem, już jak zostałem posłem, to już tak trochę wyprzedzam, dostałem list od mojego znajomego właśnie z Konina, który pisze, że w Bydgoszczy poszła plotka, że ja jestem szpiegiem niemieckim. W Polsce. O, to ciekawe. I skończyło się to właśnie tym, że wzięto mi odciski palców, czego przy skarbówce nigdy tego nie robili. No więc dopiero potem się to wszystko okazało. Wiem, kto to rozpowszechniał. Gość się nawet, on już dzisiaj nie żyje, ten pan, który do mnie napisał, ale powiedział, że gdybym wystąpił do sądu, to
to on będzie może zaświadczyć. Gorzów ma w swojej marce przystań. I idea była taka, żeby otworzyć miasto albo przywrócić wartę miastu, żeby warta była czymś dla Gorzowa, wokół czego będzie się toczyło całe życie. Czy to się udaje? Jak tak z obserwacji właśnie pana? Bo zakończymy kuną, ale to za chwilę. Czy rzeczywiście jest to udana nazwa i czy w tym kierunku idziemy? I czy tak powinniśmy robić? Myślę, że to jest logiczna nazwa przede wszystkim, bo Gorzów jest tak usytuowany, że właściwie tutaj po wojnie już nie było portu handlowego takiego. Nie było tej żeglugi w sensie zawodowym. Tutaj na stoczni, czyli w tym, powiedzmy w Gorzowie, tutaj był najpierw Państwowy Zarząd Wodny, potem był Rejon Dróg Wodnych, potem był Okręgowy Zarząd Wodny w Szczecinie, oddział w Gorzowie, który mieścił się tam w tej willi Pałksza, gdzie jest dzisiaj Grodzki Dom Kultury. I czyli to była administracja wodna i ta stocznia też podlegała temu. Tu były te statki techniczne, pogłębiarki, jakieś holowniki, szalandy, bareczki takie małe do przewozu tych materiałów budowlanych i to się koncentrowało. I tutaj właściwie tej tradycji żeglugowej takiej naprawdę po wojnie nie było. Były statki, natomiast nie było tej tradycji żeglugowej, żeby stąd wywodzili się jacyś szyprowie. No, pan Zacharek na przykład, to, którego poznałem już w żegludze, jak on był kapitanem statku, ja byłem inspektorem, to miałem okazję go poznać. Zresztą bardzo sympatyczny pan, sympatyczny, spokojny taki. To, a który zresztą w tej łodzi siedząc, mało kto wie, że ma moją czapkę, ponieważ pani Bilińska chyba, prawda? Tak, tak. Zgłosiła się do mnie, czy nie mam czapki szyperskiej, bo tu nigdzie nie ma. Ona już myślała o kolejowej. Ja mówię, nie, kolejowej tam nie damy, proszę pani, bo się człowiek w grobie przewróci. Czyli można powiedzieć, że ma pan też swój pomnik w Gorzowie. To znaczy, załatwiłem tą łódkę, bo się pani do mnie też zwróciła, więc poprzez swoje kontakty pomogłem znaleźć tą łódkę, w której on siedzi. No i potem problem tej czapki, dałem tą czapkę na wzór. A potem miałem ją dostać z powrotem, ale pani Bilińska potem mnie powiadomiła, że łatwiej było oblepić tą czapkę gipsem, prawda, i ją tam jakoś odlać, więc jestem pewny, że ta czapka tam w środku siedzi w tym metalu, a pan Zacharek nosi ją na swojej głowie, co tylko tej czapce przynosi honor jakiś, prawda.